A taka pogoda jest dzisiaj. Podniosło mi to ciśnienie, nie powiem. To jest jakiś skam. Nasza własna plaża. Ale spokojnie, nie tak od razu. Trzeba się na te Malediwy jakoś dostać. A to nie jest takie proste. Znaczy, no teoretycznie jest, ale autobusem się tam nie dojedzie, niestety. Jesteśmy już obecnie w Katarze, w Doha. I stąd mamy przesiadkę dopiero na Malediwy. Jest pewnie kilka różnych tras. My akurat mieliśmy takie połączenie. To była najpierw 6-godzinna podróż z Warszawy do Doha i teraz kolejne 6 godzin lotu. Włączyłam stoper, jak wyjeżdżaliśmy z domu i teraz Wam powiem dokładnie, ile już jesteśmy w podróży. I jest to już w tym momencie prawie 8 godzin w podróży. I jeszcze chwilka i jeszcze 6 godzin i będziemy na miejscu. A w tym momencie mogę Wam pokazać tego słynnego misia z lampą z Kataru. Idziemy znaleźć naszą bramkę, żeby już wiedzieć, dokąd mamy iść i tak naprawdę ile czasu nam zostało. A mówię cały czas widzieli nogi, bo jestem tutaj z mężem. Nie uroiłam sobie. Jeszcze z takich ciekawostek powiem Wam, że nie były potrzebne żadne testy ani na COVID, ani na żadną inną chorobę. Żadne szczepienia nie były obowiązkowe i też nie są wymagane maseczki. Możecie zauważyć, że niektórzy tutaj maseczki noszą, ale to jest po prostu ich wybór. W Warszawie 22, u nas północ. No i zaraz będziemy mieć boarding i lecimy kolejne 6 godzin. Ale to się tak wydaje, że to jest 6 godzin, to jest długi lot. Szczerze, to już mamy ze sobą zarówno 1,5 godzinne, jak i 13 chyba godzinne loty. I te 6 godzin to jest taki średni. Bo zdążysz się rozsiąść, zdążysz sobie obejrzeć 2-3 nowe lub ulubione filmy. Podadzą Ci jedzenie i już wysiadasz. Także jak się boicie latania, to wcale nie jest takie straszne, bo jak już się już jest w tym momencie i się przeżywa tę podróż, to mija jak z bicia strzelił albo trzasnął. Jest godzina 8:30. Ja powiem inaczej, zobrazuję to lepiej, jak powiem, że jest 8:30. Ja musiałabym zobaczyć na telefonie, która jest godzina podróży. Czuję się taka wymęczona i brudna, że tylko się modlę o to, żeby pokoje były gotowe. Ale jest na razie czysto, pusto, cicho, nikogo nie ma, ale jest 8:30. Tak wygląda makijaż po jakichś 17 godzinach noszenia. W podróży jesteśmy 15,5 godziny ponad. Dotarliśmy, tak jak mówiłam wcześniej, jest ledwo, no teraz już jest 9:01. Problem jest tego typu, że doba hotelowa zaczyna się od godziny 14. Ja Wam później powiem, jakie są ogólnie koszty tego wyjazdu. Dziękuję. Środek sezonu i akurat wymeldowanie jest o godzinie 12. Więc wiadomo, że tam jeszcze dopiero co byli goście. Na szczęście już się wymeldowali, no ale czekamy na pokój. Mnie zmęczenie dopadło jakąś godzinę temu. Czuję się tak wymęczona, brudna, klejona. Nie będę może opisywać. Ja się potrzebuję po prostu wykąpać. No ale nic, dostaliśmy śniadanie, które też jest tak naprawdę ukłonem hotelu w naszą stronę, bo doba i jakby wyżywienie zaczyna nam się dopiero od lunchu, dopiero od 14. Więc dostaliśmy complimentary breakfast. Jesteśmy w pokoju, a właściwie nie w pokoju, tylko w domku, bo nie wzięliśmy, jak to na Malediwy przystało, domku na wodzie, tylko wzięliśmy sobie willę z wyjściem na plażę. Zaraz Wam wszystko pokażę. W ostatnim vlogu z Chorwacji, w ogóle nie patrzcie, jestem teraz tylko takim voice-overem z twarzą.
We vlogu z Chorwacji dostałam od Was OPR za to, że nie pokazałam Wam, jak ten jacht wygląda, także wybaczcie, mea culpa, że pokazuję, jak wygląda ten pokój. Także wchodzimy sobie, może zmienię obiektyw. I tak, po pierwsze mamy toaletkę, tutaj jest szafa, wszystkie te rzeczy są w cenie. Za wszystko inne, za alkohole trzeba zapłacić, ale fajnie, że są bardzo duże wody i można je, wiecie, będą je uzupełniać. Mamy też eleganckie czepanesy. Łazienka to jest w ogóle osobna historia. Jest w środku i na zewnątrz. To jest po prostu idealne ustawienie każdej beauty vlogerki, beauty vlogera. Tutaj jest prysznic i oczywiście toaleta. Pięknie. Wychodzimy z łazienki i już Wam pokazuję sam pokój, sypialnię. Mamy wielkie łóżko z telewizorem. Oczywiście tutaj jest klimatyzacja. Jest jeszcze jedno łóżko, które chyba też może funkcjonować jako dostawka. Biureczko i to, co najważniejsze. Nasza własna plaża! Ja już nie jestem zmęczona. No dobra, to chociaż uwielbiam ten zestaw dresów, to ja muszę teraz koniecznie, po pierwsze, znaleźć okulary przeciwsłoneczne, po drugie iść się wykąpać, a po trzecie, nie wiem, przespać się albo dostanę nowych sił i pójdziemy zwiedzać wysepkę. Ale zanim jeszcze cokolwiek zrobię, to muszę najpierw poleżeć dosłownie z nogami do góry przez 10 minut, bo mi ogólnie nogi puchną, ale w podróży to mi puchną przeokrutnie. I ten zestaw, który mnie widzieliście, w którym ja właściwie przeważnie podróżuję, czyli ten dres góra-dół, to jest mój taki zestaw standardowy do podróżowania, bo właśnie te spodnie są luźne, nie uciskają mi nóg, więc jakby one nie puchną aż tak, jakby mogły spuchnąć, nie? No i to, że ten zestaw jest z marki Ocean Apart, na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem, bo to są ciuchy, w których ja chodzę przez 90% czasu. Jak nie chodzę w czymś wystrojonym, to chodzę zawsze w Ocean. Właśnie też ze względu na to, że we vlogu będę Wam w stanie pokazać dużo fajnych zestawów, same moje ulubione, to będziecie mogli też te rzeczy nabyć ze zniżką, bo przygotowaliśmy z Ocean Apart dla Was promocję. Jak wpiszecie do zamówienia kod MAXITRAVEL, to macie minus 40% na wszystko, bez kwoty minimalnej, na całe zamówienie, na wszystko, na stronie po prostu wolna amerykanka 40%. Także no myślę, że fajna promocja. Także jakby coś Was zainspirowało, coś Wam wpadnie w oko z moich strojów z wyjazdu, to pamiętajcie o kodzie. No i dzień dobry. Mamy następny dzień. Mi się tutaj odsłonił piękny Stefan na brodzie, więc na niego nie zwracajmy uwagi. Ale idziemy właśnie na śniadanie, bo wczoraj jak padliśmy, już nie pamiętam, kiedy skończyłam nagrywać w ogóle, ale po tym jak dostaliśmy pokój, ogarnęliśmy się, poszliśmy spać, staliśmy o 16, w międzyczasie lało, ale to lało tak, że masakra. Dzisiaj w nocy zresztą tak samo była burza. W tym momencie już się ładnie to niebo przyjaśniło, ale rzeczywiście tak było, Malediwy, okej. Już 8 rano, nie, już jest 9. I teraz idziemy na śniadanie, bo pokażę teraz, jak te okolice śniadania wygląda. Chciałam już nagrywać za bardzo tego śniadania, bo tam było strasznie dużo ludzi i wiecie, tak też są na wakacjach, nikt nie chce być nagrywany, jak nie wie, że będzie nagrywany. No i teraz tak, plan jest tego typu, że ja jestem bardzo wyspana i na 11 mam masaż. Natomiast chciałam Wam też powiedzieć, przeszliśmy jeszcze się tutaj na basen, żeby zobaczyć, wiecie, jak to tutaj wygląda, bo chociaż mamy domku wyjść od razu na plażę, no to właśnie są, wiecie, palmy, więc tam tak słońca od rana nie mam, więc żeby się poopalać, no to będę musiała się trochę przenieść. Ale co chciałam powiedzieć, jak gadam, to możecie czasami nie słyszeć właśnie samoloty,
I te samoloty to jest minus tego, że jesteśmy bardzo blisko Male. Ośrodek, w którym my jesteśmy, nazywa się Kurumba Maldives. Jeden jest jednym z pierwszych, który, albo w ogóle pierwszym, który został założony na Malediwach, taki właśnie, wiecie, rekreacyjny. I on jest dosłownie rzut kamieniem od Male. My, żeby dostać się do ośrodka, 10 minut płynęliśmy sobie łódeczką, a pozostałe wyspy mogą być odsunięte od Male o godzinę, dwie, trzy drogi samolotem. Także właśnie tutaj dużo tych aeroplanów lata i one bardzo hałasują. I jestem w szoku, że jak czytaliśmy recenzję właśnie tej Kurumby, to ani jedna recenzja nie mówiła o tym, że są cały czas loty. I te loty były zwłaszcza zauważalne wczoraj, jak doszliśmy do naszego pokoju, do naszego domku właściwie. I wiecie, i od tej 11 do 14 ja miałam wrażenie, że co minuta jest jakiś samolot, tym bardziej, że nie bolała głowa, więc byłam to jeszcze dodatkowo bardziej wyczulona. Także coś do wzięcia pod uwagę, macie wygodę, bo już po tej bardzo długiej podróży 15-godzinnej nie musicie spędzać kolejnej godziny na przedostanie się na tą odpowiednią wysepkę, ale te samoloty rzeczywiście Wam cały czas nad głową latają. I tam jest Male. I leci kolejny samolot. A zamiast iść wszystkimi pokrętnymi uliczkami, mój mąż wpadł na genialny pomysł, żeby przejść się plażą. I w sumie to racja, że szybciej dojdziemy do domku przez wybrzeże niż przez te wszystkie uliczki. A przy okazji mogę Wam piękne widoczki pokazać. A morał z tego taki? Słuchać męża, nie burać. Nie, nigdy nie słuchać męża. To nie jest dobry morał. Ale nie ma wakacji bez pełnego relaksu, a pełny relaks to jest masaż. I chociaż ten masaż kosztuje miliony monet, to trudno. Idę na 90-minutowy masaż całego ciała, a potem będę luniuchować. Także dzisiaj zapowiada bardzo fajny dzień. Mój małżonek powiedział, że jesteśmy na najdziwniejszym all-inclusive, na jakim kiedykolwiek byliśmy i nie sposób się nie zgodzić. Trochę na tych all-inclusach już byliśmy, a tutaj jest tak, że po pierwsze nie ma żadnych opasek, nie ma nic, a po drugie jest dużo restauracji i no chyba nie wiem, 4 czy 5 restauracji takich normalnych, że wybiera się z karty i możemy do każdej pójść raz. Dodatkowo jest do domu ten ogólny bufet i w tych restauracjach, do których mamy dostęp, są dwie pozycje. Na przykład w jednej jest za darmo, bo w każdej restauracji mamy jakby w cenie, w tym all inclusive, przystawkę, główne danie i deser. Ale na przykład niektóre główne danie mają dodatkową jakąś tam cenę wypisaną. Jeżeli byśmy ją chcieli wziąć, to musimy za to dopłacić. No i mnie dzisiaj słonko troszkę wzięło,
Tak naprawdę najwyższym filtrem posmarowałam tylko twarz i musiałam się dzisiaj na kolację dość mocno przyróżowić różem, żeby jakoś to w miarę wyglądało. Ale od 2 dni moim podstawowym makijażem jest trochę kredki do brwi i róż płynie. Także tak to wygląda na wakacjach. A teraz jesteśmy w tej głównej okolicy przy recepcji. Tutaj jest restauracja, wiele restauracji, jest kawiarnia, jest bar, jest basen. No i tutaj trzeba przyznać, że oświetlone to wszystko jest cudownie i wygląda magicznie i specjalnie właśnie tutaj wzięłam kamerę, żeby Wam to pokazać, bo wygląda to przepięknie. Śniadanie, zresztą tak jak widzieliście pierwszego dnia, to jest otwarty bufet, ale nie dla wszystkich. Jak ma się wykupioną willę z basenem, które są w innej części wyspy, to ma się śniadanie w odrębnej restauracji i oczywiście my też możemy tam pójść, tylko musimy już wtedy zapłacić. No i właśnie, jest jeszcze podstawowe pytanie, dlaczego nie wzięliśmy willi z basenem, czy też domków na wodzie, które przeważnie są kojarzone z Malediwami. Z tego względu, że jak się konsultowaliśmy z panią, od której te wycieczki właśnie zawsze bierzemy, z biura podróży, mówiła, że z tymi domami na wodzie to różnie bywa, że tam cały czas woda uderza o te nasze fundamenty. I nie dla każdego może to być przyjemne i komfortowe. Tym bardziej, że mój małżon ma chorobę morską, więc nie wiadomo było, jak to będzie. No i po prostu woleliśmy sobie wziąć domek z wyjściem na plażę. Myślę, że też wygląda to magicznie. No i tak właśnie hałasują te samoloty, ale po drugim dniu idzie się już przyzwyczaić. Przestaje się, jakby to słyszeć, człowiek się uodparnia. Jestem wykąpana, umyta, odświeżona, idziemy coś zjeść, idziemy na obiad. Nie wiem, jaka jest temperatura w Polsce, ale tutaj jest gorąca. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Czy posmarowałam sobie dekolt Intolerances Solaris? Nie posmarowałam. No to teraz cierp ciało, coś chciało. Tak naprawdę w dużej mierze to jest uczulenie na słońce, a nie poparzenie. Także sama jestem sobie winna. Dzisiaj już w ogóle nie opalałam dekolki, byłam wręcz zakryta, no ale jest jak jest. I wiem, że dobrze chcecie, ale nie piszcie mi proszę, co mogę zrobić, bo ja wiem, co mogę zrobić na uczulenie. Po prostu mi się tego nie chciało robić, bo jakimś cudem myślałam, że wszystko będzie ok. I w sumie z tym samym nastawieniem się zmagałam dzisiaj, jeżeli chodzi o suszenie włosów, bo zawsze wyznaję zasadę, że kto się nosi, ten się nie prosi. Trzeba mieć swoje wszystko, żeby było fajne. I zawsze mam swoją podróżną suszarkę, taką nawet składaną z Philipsa, ale wiecie, jest dobrej mocy, jest z tym dzióbkiem. A teraz pomyślałam, nie, jedziemy na Malediwy, na pewno będzie super suszarka. Nie dość, że to jest ta suszarka, którą trzeba tutaj cały czas trzymać, żeby suszyła, a po drugie nie ma dzióbka. Także musiałam się powkurzać, susząc włosy bez ukierunkowanego ciepłego powietrza. Ale też z tego względu, że wiem, jak się mogą przygody z opalaniem skończyć, dlatego też biorę te komplety, bo nie dość, że ten akurat stanik, czy stanik top, to jest jeden z moich ulubionych krojów, bo po pierwsze ja lubię, jak coś mnie tutaj uciska na kaptury, czyli ja nie lubię normalnych rabiączek, ja wolę właśnie ten chyba racer back, to się nazywa. To też to jest jeszcze wszystko takie mielutkie i mięciutkie, że mnie nic nie uciska, nic mnie nigdzie nie boli. No dobra, a mój dzisiejszy makijaż składa się z filtra, a fajny filtr znalazłam do twarzy, Wam zaraz pokażę. Różu z Eveline twarzy i kredki do brwi i to tyle, idziemy jeść. A to są, no właśnie, to jest to, co powinnam było nałożyć na dekolt, żeby nie mieć tego uczulenia, no ale trudno. A to jest właśnie moje odkrycie, filtr z Vichy 50 z kolorem, tylko to nie jest filtr zastygający, ale z drugiej strony też dobrze, bo bardzo łatwo go z twarzy usunąć. A poza tym mam ten róż z Eveline, to jest ten nowy 4 w 1, to jest odcień 01 i kredka jakąś wzięłam na szybko z Maybelline. Cześć. Są takie jaściorki. Ta jest większa niż reszta. I kolejna koleżanka. Ucieka. Ale kolor tej wody to się nigdy nie złudzi. A tam jest właśnie ten male. Także ten środek, ośrodek jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. Ten żółty trochę odwraca uwagę od uczulenia. Nie? Nie? Okej, okay, nieważne. Jesteśmy w kawiarni. Co czy kawiarnia? To jest takie
umowne słowo, bo to jest tak naprawdę restauracja. Oprócz tego, że to jest all inclusive i jest normalnie bufet jak w każdym all inclusive, to właśnie na początku byłam trochę rozczarowana, bo było napisane, że obiad jest, nie pamiętam, chyba do 16 czy jakiego, i między obiadem a kolacją była bardzo duża przerwa, między, nie wiem, jakieś 4 godziny. A to się w all inclusive rzadko zdarza, ale potem zobaczyliśmy, że jest właśnie jeszcze w międzyczasie chyba od 12 otwarta ta kawiarnia do prawie że do samej kolacji. Nie, od 23 jest otwarta. A to są normalnie rzeczy podawane, wiecie, z karty. I są kanapki, są pizze, makarony, także jak komuś nie pasuje bufet, to zawsze można przyjść i zjeść coś tutaj. Można wynosić jedzenia. Restauracja najwyraźniej pizza z wyjątkiem, a z ciekawostek Błażej wyczytał, że ponieważ Malediwy to jest kraj muzułmański, nie ma tutaj w ogóle psów. No bo pies jest według religii muzułmańskiej nieczystym zwierzęciem. Natomiast mamy nietoperze, są, i to są te nietoperze takie psiurki, nie? One mają pyszki jak pieski. Są nietoperze owocowe. Mamy jaszczurki, jak już widzieliście. Mamy, co jeszcze mamy? Krabiki. O, i następny nietoperz sobie leci. Ja bym jeszcze tutaj chciała jakiegoś kota. To by było w ogóle idealnie wtedy. Rysie, żubry, bubry. Że jest marsz, a włącza się po 10 minutach, także maleństwo. Ale tutaj jeszcze lepiej to male widać, nie? Jeszcze bliżej. Także na mapie, jak się patrzy, wiecie, jak się czyta w przewodniku, to się, no to jest myślę, że jest blisko. To jest 10-minutowa podróż łódką, no ale to tak nie ma się odniesienia, nie? To jest bardzo, bardzo blisko. Mamy sobotę, godzina jest 13:15, czyli w Polsce jest 9:15. Byliśmy na śniadaniu, bo myśleliśmy, że w sumie te śniadania bufetowe, te wiecie, takie właśnie all inclusive, no są słabe, no jak na ten standard, na to co jest w cenie, no to po prostu są słabe. No i pomyśleliśmy, po co mamy iść na takie śniadanie, jak możemy iść do tego baru i do tej kawiarni i sobie wziąć właśnie z karty. No i tak poszliśmy, zrobiliśmy. Siedzę na śniadaniu. Mówię, czas dodać zapowiedź. Ja patrzę na YouTubie, bo w pokoju mam słaby zasięg. Patrzę na YouTubie, film jest już dodany i pokazuje mi, jest mniejsza ilość wyświetleń, bo twoi widzowie nie są aktywni o tej godzinie. Mówię, o jakiej godzinie? Wchodzę na YouTube'a, już nie studio twórców, tylko na YouTube'a i się okazuje, że film się dodał 8 godzin temu. Film się dodał o 24 czasu polskiego. Nie wiem jakim cudem, no, podniosło mi to ciśnienie, nie powiem. Bo wiecie, ja jeszcze w Polsce ustawiłam filmy na dobrą godzinę, na dobry dzień, więc film miał się udostępnić i był ustawiony na opublikowanie w sobotę o 9 czasu polskiego. Tutaj między Polską a Malediwami tylko 4 godziny różnicy, więc to nawet nie była moja 9 rano. Nie mam pojęcia, co się tam wydarzyło, no ale film poszedł dzisiaj wcześniej.
trochę mnie to zdenerwowało, bo to nie chodzi o to, że wy macie wcześniej dostęp, bo tam było wszystko gotowe, tylko te algorytmy YouTube'a są ważne, zwracają uwagę na to, jaka jest aktywność w filmie zaraz po opublikowaniu. Więc jak on się publikował o 24 i wszyscy spali, albo większa część widzów spała, no to ten film już jest na, wiecie, na drodze na dół. Także świetnie, świetnie. No ale co? Do tej pory tylko słyszałam o tym, że komuś film się źle opublikował, mimo iż był zaprogramowany na dobrą godzinę, no ale najwyraźniej po 12 latach robienia YouTube'a też mnie to musiało spotkać. Tutaj alergia już, jak widać, radzi sobie coraz lepiej, a wiem, że to jest alergia na słońce, a nie oparzenie, no bo już miałam to wielokrotnie i jak nie mieliście czegoś takiego, to wam powiem, że to oprócz tego, że no jest zaczerwienione, chociaż już teraz to zaczerwienie w większej części zeszło, to czy dodatkowo boli i swędzi. I swędzi bardzo mocno. Także wzięłam sobie jeszcze dwa antyhistaminowe leki i no, jest lepiej. Ja dzisiaj na słońcu już nie leżę, dzisiaj sobie odpuszczam, dzisiaj zaplanowaliśmy sobie inne aktywności, na przykład za jakąś, nie wiem, za 40 chyba minut idziemy na łódkę ze szklanym dnem, bo jest to u nas w pakiecie z racji posiadania tego All Inclusive i ogólnie mieliśmy jedną wycieczkę za darmo. Było właśnie to Glass Bottom Boat, a to jest półgodzinna przejażdżka właściwie tą łodzią, albo wycieczka do Male, do stolicy, albo co tam jeszcze było? Coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam. Także ta łódka dla nas wyglądała najciekawiej, także też was oczywiście na to zabiorę. Fajna ta łódka, przyznam szczerze. Troszkę krótko, bo to jest pół godziny, więc wypływacie i zanim się orientujecie, to już właściwie się wraca. Ale widoczki bardzo ładne. Widać oczywiście, jak tam jest głęboko i jakie wrażenia mają osoby, które nurkują, bo to było takie trochę nurkowanie, tylko bez nurkowania. Wzięliśmy rekina, mam nadzieję, że się nagrał, ale myślę, że ujęcia też są bardzo ładne. To szklane dno jest dość duże, tylko niestety się, jak świeci słońce, to połowa, wiecie, robi się lustro i odbija się to, co wszystko jest na zewnątrz, więc nie miałam pełnego pola do popisu, ale no fajne. Wczoraj po masażu, jeszcze przez jakąś godzinę, miałam odbite łóżko na czole. Ja wiem, że te masaże można odebrać dwojako. Po pierwsze, ale zdzierstwo, taki masaż kosztuje dodatkowo, wiecie, 190 czy 200 dolarów. Ale z drugiej strony, ja już nie będę miała 37 lat i nie będę masowana o zachodzie słońca na Malediwach, wiecie, przez 90 minut, więc zależy, jak się tego podejdzie. Później poszliśmy jeszcze na kolację, tym razem do hinduskiej restauracji, bardzo dobre jedzonko. A teraz korzystamy z pogody. Woda jest taka na Malediwach, jak to wszyscy mówią, czyli jest cudowna, błękitna, lazurowa, przejrzysta. Tylko dzisiaj obudziła nas burza. No i dzisiejsza pogoda jest tak trochę w kratkę, że jest godzina słońca i godzina chmur. Także wykorzystamy tę funkcję GoPro, że jest wodoodporny
i Wam pokażę, jak to tutaj wygląda. To jest nasz domek i patrzcie, jaka ta woda jest tutaj przejrzysta. I ona jest taka przejrzysta mniej więcej do tego miejsca, dalej już jest, znaczy dalej jest przejrzysta, tylko już jest o wiele głębiej, a taka pogoda jest dzisiaj. I właśnie, nie wiem, to jest chyba kwestia tego, że jesteśmy tak blisko tego portu, stolicy. Bo całkiem możliwe, że te wyspy bardziej oddalone od Male mają cały czas słońce, nie wiem. Żeby było wszystko jasne, jesteśmy tutaj w porze suchej, bo deszczowa pora na Malediwach trwa do listopada, października, zależy gdzie przeczytacie. Także jest styczeń, właściwie prawie luty, więc tutaj powinno być bardzo słonecznie. No i jest przez większość czasu. Oglądaliśmy rybki i tam idzie taka wielka burza, że to jest chyba ten moment, że trzeba włączyć seriale. No i wczoraj już taka deszczowa, pochmurna pogoda towarzyszyła nam cały dzień. Także jak ktoś wczoraj przyjechał, to mógł zrobić większe oczy. Był taki bardzo serialowo-barowy nastrój. Dzisiaj natomiast już się zaczęło przejaśniać, właściwie w tym momencie jest bezchmurne niebo, także taka standardowa malediwska pogoda. No i to jest właściwie pełna doba, ostatnia w naszym wyjeździe. Jutro wyjeżdżamy i teoretycznie doba hotelowa kończy się o godzinie 12. Doba hotelowa zaczęła się o 14, a kończy się o 12, ale byliśmy wczoraj w recepcji, bo wylot mamy dopiero o 22.50 z lotniska Male, które jest, wiecie, dosłownie 15 minut stąd. Także poszliśmy do recepcji, się zapytaliśmy, czy możemy zrobić late checkout i udało się, akurat pokój był wolny, także jutro tak naprawdę jeszcze mamy połowę dnia, powiedzmy, no bo około 20 dopiero będziemy mieć transport na lotnisko, więc będziemy mogli sobie jeszcze korzystać z domku i z ogólnie udogodnień, ale bez planu żywieniowego. Będziemy mieli normalnie jakby nasze all inclusive do 12, a potem już jakbyśmy coś chcieli, to musimy normalnie iść do restauracji zapłacić, ale też te ceny nie są jakieś, wiecie, super wygórowane, więc nie widzę problemu. A przedłużenie tej doby o... Teoretycznie było do 18, ale pan nam powiedział, mąż zagadał i udało się to przedłużyć, więc będziemy mieć aż do wyjazdu. Kosztowało około 200, 210, coś takiego, nie pamiętam już, około $200. Żeby mieć wygodę, żeby się iść przebrać, położyć, czy nie wiem, spakować, czy cokolwiek, myślę, że to jest w porządku cena. Nie pamiętam, czy już Wam mówiłam, jaki był koszt wycieczki. Tak jak Wam wspominałam, to nie jest organizowany pojedynczo wyjazd, osobno lot, osobno hotel. Wszystko było po prostu w biura podróży. To akurat ta oferta była z TUI chyba, prawda? Z TUI. I cały wyjazd właśnie w tym domku z wyjściem na plażę to jest Deluxe Beachfront Bungalow na 6 nocy all inclusive, w którym też mamy sporo udogodnień. Na przykład 10 rzeczy do prania jest w cenie, chyba tam 3 masaże do wyboru były w cenie, jedna wycieczka do wyboru z 3 też była już w cenie. Także to są takie rzeczy, których wcześniej w All Inclusach nie mieliśmy. Kosztowało około 27 tysięcy za 2 osoby, także są to Malediwy. Cena na pewno niska nie będzie. Myślę, że tutaj ten luksus tego właśnie wyjścia na plażę, jakby własny fragment plaży, jest świetną rzeczą.
ale gdyby popatrzeć na inne ceny wycieczek do Malediwów, na Malediwy, tym bardziej na te domki na wodzie, no to ceny są o wiele, wiele wyższe. A ja dzisiaj sobie kręcę włosy na lenia, czyli zrobiłam sobie jakimś cudem dwa dobierane warkocze. I ponieważ dzisiaj jest no właśnie ostatni dzień, jeszcze wieczorem idziemy do japońskiej restauracji, która wygląda zupełnie inaczej niż te poprzednie, czy to będzie raczej taki experience, że wiecie, jest jeden stolik, zresztą też wam później pokażę. I chciałam sobie dzisiaj porobić jakieś ładne zdjęcia na Instagrama, umalować się w miarę przy tych temperaturach i właśnie chciałam sobie pokręcić włosy, a potem sobie tylko po rozpuszczeniu poprawię tą falownicą, jak coś tam mi się nie dokręci, także dzisiaj się będę stroić. Wyszykowałam się, już mi jest gorąco, akurat mamy zachód słońca. Nawet coś z tych włosów wyszło, powiem wam. Kilka tam sobie jeszcze miejsc dokręciłam tą falownicą, ale jestem skończona. Właściwie myśl, która mi się przyświęcała, jak robiłam makijaż, to jest więcej różu, więcej różu, więcej różu. No dobra. Zachodzi nam słońce, znaczy no jeszcze jakieś pół godziny, ale już jest tak za takim filtrem, także idziemy porobić jakieś zdjęcia, po jakieś rolki, a w ogóle mam mega strój. To jest taki dwuczęściowy zestaw z Laurelli i on idealny jest właśnie taki do fotek na wakacjach. Powiem wam, że rozkład restauracji rozegraliśmy idealnie, bo ta japońska dzisiaj była po prostu wyborna. Łażej dobre było? On już nie może mówić. Także naprawdę, jedzenie w tych restauracjach jest 10 na 10, a ja miałam jeszcze moje ukochane edamame, które no właśnie mówię, czasami nawet w Łodzi ciężko znaleźć, żeby było dobre i nierozgotowane. Także jestem jak najbardziej zadowolona. Jestem taka najedzona, że masakra. Naprawdę było przepyszne jedzenie i w tych restauracjach jest super jedzenie, już to chyba mówiłam, ale już wiecie, przy jedzeniu już majaczę. No ale właśnie ten bufet jest tylko słaby, nie? Jakby ten bufet jeszcze był dopracowany, to można by spokojnie dać więcej punktów, a pomyślałam sobie, że będę teraz za każdym razem dawać ocenę od 1 do 10 i ja bym za te Malediwy tutaj, gdzie jesteśmy, dała 8 na 10. Czyli taka no, bardzo mocna pozycja i chyba do tej pory nawet Seszelom czy co tam jeszcze było, Kostaryce, no nie dałabym, no może Kostaryka byłaby 8,5, ale no to jest bardzo, wiecie, indywidualna kwestia, myślę, że 8 to już jest przynajmniej w mojej skali bardzo wysoka ocena i bardzo się cieszę, tak teraz pomyślałam, że bardzo się cieszę, że wzięliśmy ten pokój, jakby przedłużenie doby, bo żeby móc się jeszcze po śniadaniu normalnie pójść opalać, potem się normalnie umyć i na spokoju spakować, myślę, że to jest bezcenny mentalny komfort. No ja dzisiaj mam na sobie pierwszy raz od tygodnia pełen makijaż. Także czeka mnie normalny demakijaż, czas się do tego już z powrotem przyzwyczajać i co? Jutro ostatni dzień i tak właśnie mija czas na Malediwach, jedząc, śpiąc, odpoczywając i opalając się, jeżeli na waszej wyspie jest dobra pogoda. To jest jakiś skam, to jest niemożliwe, że minął już tydzień. Już się wymeldowaliśmy, już jest oczywiście następny dzień, ale to był dzień, który minął jak zawsze na tym samym, czyli na boskim lenistwie, na opalaniu, na drzemkach, na jedzeniu. No i jest godzina 19:15 i już podpłynęła łódź. Także fajnie, że mogliśmy dostać do samego końca w pokoju, bo no po prostu mieliśmy jeszcze dodatkowy jeden dzień. My byliśmy tutaj na 6 nocy, czyli 7 dni, ale akurat tak się złożyło tym razem i to właściwie pierwszy raz tak mieliśmy, że to było pełnych 7 dni, bo cała środa, bo gdzie przyjechaliśmy, to była, nie wiem, chyba 9 czy która była, a jak wyjeżdżamy jest godzina 19, więc no, kompletnie wykorzystaliśmy te dni na miejscu. No,
słodkie lenistwo, ale rzeczywiście Malediwy to jest miejsce, do którego się leci na wypoczynek, absolutny wypoczynek. Można by coś porobić, w sensie jakieś sporty wodne, coś w tym stylu, ale jednak dla mnie wakacje to jest właśnie czas na kompletny relaks i reset. No i teraz przed nami znowu 16 czy ilu godzinna, nawet więcej, podróż sama potrwa dłużej, bo mamy bardzo długi layover, mamy bardzo długą przesiadkę w Doha, chyba tam, nie wiem, 6 godzin było tej przesiadki, tylko to będzie nad ranem. Będziemy mieli chyba o 2 w nocy lądowanie tam w Doha, więc będzie środek nocy, więc nawet nie będzie ani nic do zrobienia, ani w Doha, ani na lotnisku, więc trudno, jakoś tam przezimujemy. No i witam Was następnego dnia. Mamy już czwartek, wczoraj przyjechaliśmy do domu około 14, no bo jeszcze wiecie, odbieranie bagaży, no i musieliśmy z Łodzi do Warszawy, z Warszawy do Łodzi przyjechać. Wczorajsza podróż nas rozwaliła na łopatki. Po prostu razem z tym 7-godzinnym czekaniem na lotnisku w Katarze, no to już było ponad ludzkie siły i podróż chyba w sumie wyniosła około 20 godzin albo ponad 20 godzin, musiałabym to obliczyć, ale no było to kompletnie wyczerpujące. I wiecie, nawet nie chodzi o jetlaga, no bo to są tylko 4 godziny różnicy między Malediwami a Polską, ale cała ta podróż, wybicie z rytmu, no było to naprawdę bardzo męczące. Także dzisiaj jest już świeży, nowy dzień. Ja się umalowałam, ułożyłam włosy, wysuszyłam je standardową, zaufaną, domową suszarką i wiedziałam, że przynajmniej teraz jak sobie ułożę grzywkę, to ona zostanie ułożona przez cały dzień, a nie tak jak w wysokiej wilgotności powietrza, gdzie moje włosy zmieniają się we włosy dziecka i kompletnie nie trzymają żadnego kształtu. No i makijaż, mogłam się w końcu normalnie umalować i zobaczyć, wiecie, jakie kolory podkładów, korektorów mi pasują. No fajny jest ten komfort własnego domu, w sensie, wiecie, powrotu na własne cztery kąty. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nie? Także podróżowanie jest cudowne, świetne są te możliwości sprawdzenia nowych miejsc, ale zawsze się jednak wraca do tego swojego ulubionego, zagrzanego miejsca. Ten vlog, choć wyjazd był typowo relaksacyjno nic nie robiący, mam nadzieję, że okaże się dla Was interesujący, albo może też właśnie relaksujący, bo chciałam, żebyście trochę się poczuli tak, jakbyście z nami dosłownie tam byli. I żebyście chociaż tak troszkę przez ten aparat poczuli ten klimat i ogólnie jak to miejsce wygląda na żywo. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeżeli tak było, jeżeli Wam ten vlog się spodobał, to proszę, albo właściwie oboje z mężem, prosimy o zostawienie kciuka do góry. Oczywiście w opisie pod filmem zostawię Wam zarówno linka do tego miejsca, w którym byliśmy, jak i postaram się wypisać też te zestawy z Ocean, które miałam na sobie, żeby Wam na przykład ułatwić ich znalezienie. No większość mojej walizki to jest zawsze Ocean i to wiecie, nawet w vlogach, w których nie miałam z nimi współpracy, po prostu ja w tych ciuchach chodzę cały czas, także tak jeszcze na koniec o tym wspomnę. Ja teraz siadam do montowania tego vloga, coś czuję, że ten filmik będzie bardzo długi, bo mam materiał z 7 dni z tej kamery i z GoPro, także trochę tego będzie. Mam nadzieję, że długość tego vloga odpowiada Waszym standardom i że ogólnie filmik się Wam spodobał. Dziękuję Wam dzisiaj już za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu ze standardowymi kosmetycznymi treściami. Pa!